Kto się boi matematyki, czy da się ją oswoić? Przepiękny tutaj tytuł tego spotkania Jola zaproponowała, absolutnie porywający. Ja się bałam matematyki i jako dziecko myślę, że nie trafiałam po prostu na gdzieś tam wspierające otoczenie, szczególnie wczesnoszkolne, bo gdzieś tam miałam zawsze uraz do matematycznych umiejętności, tej nauki matematycznej. Natomiast myślę, że dzisiaj tutaj poznacie tyle inspiracji i sposobów na to, żeby ze swoimi uczniami i uczennicami w klasach 1-3 tak naprawdę pracować. Pewnie nie tylko, bo jeżeli ktoś tutaj jest z nami też ze starszych klas, to niektóre rzeczy są, myślę sobie, uniwersalne. Spotykamy się oczywiście, organizatorem tego spotkania jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Myślę, że tutaj dosyć już dobrze i szeroko znana organizacja, największa fundacja w Polsce zajmująca się edukacją w różnych obszarach, w różnych programach. Serdecznie zachęcam, żeby gdzieś tam odwiedzić stronę, popatrzeć. Teraz mamy nabory do wielu programów, do kursów internetowych i warto korzystać zarówno z tych bezpłatnych i płatnych inicjatyw, ponieważ te płatne inicjatywy może finansować szkoła. I to nasze spotkanie też jest w ramach programu Szkoły Uczącej Się, który właśnie, w którym staramy się gdzieś tam docierać do jak największej liczby szkół poprzez takie długofalowe programy, ale też poprzez działania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i nauczycielek, żeby podnosić kwalifikacje i kompetencje i nauczycieli, i dyrektorów i koncentrować się tak naprawdę na tych problemach, które pojawiają się na bieżąco, tak? Czyli jak był ten czas edukacji zdalnej, to staraliśmy się pokazywać, jak uczyć zdalnie. Teraz trochę też po tej fali różnorodności klasowej trochę o tym mówimy, o uczniach, o wielokulturowych klasach i też staramy się jednak podkreślać taki moment w tym życiu nauczycielskim, żeby dbać o siebie i też znajdować tą równowagę dla siebie. I tak, Nauczycielska Akademia Internetowa, czyli kursy internetowe, które organizujemy i o którym dzisiaj tutaj będzie z racji tego, że właśnie Jola jest mentorką w kursie matematyka w klasach 1-3 i tak naprawdę trochę tych inspiracji mam wrażenie dzisiaj z tego, z Twoich i praktyk, pewnie gdzieś tam też z okolic kursu będzie, dlatego o tym chcę krótko powiedzieć, a potem już oddam Jolu Tobie głos i wrócę na koniec jeszcze, żeby tak trochę więcej powiedzieć o samym kursie matematycznym. Bo tak naprawdę mamy 10 kursów w tej chwili w ofercie. To są kursy internetowe. Mogą być absolutnie całkowicie finansowane przez szkołę, nawet przy takiej ilości 4 kursów, to tutaj szkoła otrzymuje rabaty i też tak naprawdę mogą być różne to kursy z różnych poziomów edukacyjnych i różnych obszarów. Więc tutaj to jest takie dosyć duże wsparcie, w sensie takim, że faktycznie indywidualnie możemy sobie wybrać kursy, a nie tak, że faktycznie ten dyrektor organizuje jedne warsztaty w szkole na jeden temat, tylko możemy wybrać to, czego akurat potrzebujemy. Akurat do tego etapu edukacji wczesnoszkolnej mamy najbardziej popularny chyba kurs, OK Zeszyt, w którym zresztą też coś lubiłaś, mam wrażenie, kiedyś już pracujesz też z OK Zeszytem chyba, tak? Z elementami, nie mamy całkowicie OK Zeszytu, ale rozumiem ideę i podpatruję też, co ludzie robią, a myślę, że takie elementy u mnie występują, ale nie tak w całości. Tak, to jest bardzo popularny nasz kurs i faktycznie stale z roku na rok tak naprawdę gromadzi bardzo dużą liczbę uczestników. Do niego jest jeszcze cały czas nabór otwarty, jest do wszystkich kursów, więc zapraszam. Oczywiście ocenianie kształtujące na tym poziomie dla klas 1-3 jest dedykowany specjalny kurs, nowy kurs dla opiekunów samorządu szkolnego, co też może być dla niektórych z Was wyzwaniem, jeżeli pojawia się taka sytuacja, że nagle stajemy się opiekunem samorządu, to warto wybrać się na ten, na takie dokształcenie. O motywacji, no ale ten nasz taki główny właśnie matematyczny, z którego tutaj będą dzisiaj inspiracje, to powiem o nim więcej na koniec. Natomiast to, co jest ważne, to, że są naprawdę praktyczne, są tworzone przez nauczycieli praktyków, którzy na co dzień są w klasie, są z dziećmi, więc to nie są jakieś pomysły, prawda, z księżyca, tylko faktycznie takie życiowe sytuacje i potrzeby w odpowiedzi na
na to, czego nauczycielki i nauczyciele potrzebują, czyli często właśnie konkretnych sposobów, trochę też takiego wsparcia. To, co ważne, że jest mentor w trakcie takiego kursu i to faktycznie bardzo, bardzo pomaga, ułatwia cały ten proces. Ja już tutaj zatrzymam udostępnianie misji pomocnika i Jolu, poproszę Ciebie o Twoją część, a ja na koniec jeszcze wrócę, tylko będę tutaj z Państwem też na czacie, w razie jakichś problemów zachęcam i zapraszam i będę tutaj czuwać nad przebiegiem technicznym. Dobrze, już teraz ja się będę tutaj mocować teraz udostępnieniem ekranu, ale mam nadzieję, że to się nam uda. Zrobię sobie tak, cały ekran, matematykę i mam nadzieję, że widać wszystko. Dzisiaj troszkę o matematyce. Przede wszystkim to chciałam serdecznie podziękować, że mimo tego, że jest to popołudnie, pewnie niektórzy mają drugą zmianę, tak jak ja, i przybiegli do domu, zdążyli capnąć coś w biegu, zjeść, może jakąś małą kawę i trochę wody. U mnie jest bardzo ciepło dzisiaj w Olsztynie, mimo tego, że już jesień, to przepiękne lato, można powiedzieć, ale ciężko się pracuje w taką pogodę, jest w szkole bardzo duszno, gorąco. Ja uczę teraz pierwszaki, mam przyjemność pracować z grupką 22-osobową. Nie pamiętam, kiedy miałam ostatnio taką mało liczną klasę, bo zwykle ostatnia moja klasa liczyła 28 osób i to naprawdę była droga przez mękę w tym tłumie, a tu 22 to 3 ławki z klasy mniej. O matematyce, no cóż, taki banał, matematyka jest królową nauk. Jolu, ja tylko powiem, że nie widzimy prezentacji jeszcze, wiesz? Nie, o, to dziwne, dlaczego? Tak. Przynajmniej, nie wiem, czy Państwo widzą, ale poprosimy o taki sygnał. To źle udostępniłam. Tak. Nie widać okno, prezentacji. Spróbujemy okno w takim razie. Udostępnij. I teraz. Czy teraz widzimy. Widać? Tak, tak. Teraz widać? Widać. Ja widzę. Tak, Państwo potwierdzą. To dobrze. To wtedy widocznie nie, źle z tym ekranem. Ta królowa nauk. Słuchajcie, ja wcześniej nigdy nie myślałam o tym, że matematyka jest królową nauk. W związku z tym, że ten temat taki przewrotny, kto się boi matematyki, to pomyślałam sobie, że matematyki boimy się wszyscy. Ja się bałam matematyki też w szkole podstawowej. Pamiętam do dzisiaj, jak pani, robiliśmy jakieś zadanie tekstowe i potem trzeba było tłumaczyć, dlaczego tak akurat zapisałam, a nie inaczej. Dla mnie to było straszne. Do tej pory pamiętam ten lęk, że pani mnie poprosi. Ja mam dobrze zapisane działanie, ale kompletnie nie umiem tego w sposób jakiegoś, używając języka matematycznego, wyjaśnić. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może z tego, że nie byłam jeszcze gotowa, żeby takim językiem operować, może z tego, że pani bardzo często nas poprawiała, że źle mówimy. Poza tym były oceny, więc bałam się też, że dostanę słabą ocenę, a też zaczęłam swoją naukę w młodszych klasach w wieku 6 lat, więc moja dojrzałość taka emocjonalna też chyba jeszcze nie była na takim poziomie, jak trzeba. Tutaj widać taką bardzo szczęśliwą panią nauczycielkę, która w małej grupce pracuje, zobaczcie, a tu z boku matematyczne zajęcia w mojej klasie, fragment mnie i przedmioty, które na zajęciach matematycznych przyniosły dzieci i częściowo ja. Tu możecie się domyślać, że było ważenie, troszkę pieczenia, przelewanie, czyli badanie. Skąd lęki u nauczycieli, ale też skąd lęki u rodziców i skąd lęki u uczniów? Myślę, że zacznę od końca, czyli od uczniów. Te lęki, wiele razy tak sobie dumałam na tym, na ten temat, zwłaszcza, że moja młodsza córka też miała takie lęki matematyczne. Ostatnio w jej wypowiedziach dowiedziałam się, dlaczego i z czym to się wiązało. No więc u uczniów to być może jest to związane właśnie z tym, że będą oceniani. Ja nie oceniam za pomocą cyferek, więc jakby moi uczniowie być może się tego nie boją. Nie boją się matematyki ze względu na to, że mogą dostać słabą ocenę. Moja córka bała się tej matematyki, bo nie rozumiała. W jej mózgu się bardzo dużo działo w związku z tym, że miała niezdiagnozowane ADHD, więc są tacy uczniowie, którzy na przykład nie mają diagnozy i się boją matematyki, może też innych przedmiotów, z tego względu, że mają taki w głowie chaos. Boją się też przed ośmieszeniem, jeżeli sytuacja taka wychowawcza w klasie jest niesprzyjająca. Boją się popełnić błąd, bo mimo tego, że już bardzo dużo rozmawiamy na temat tego, jak się uczy mózg, jak trzeba organizować środowisko edukacyjne
uczniom, żeby się nie bali, żeby korzystali z zajęć optymalnie, żeby to były zajęcia przyjazne uczeniu się, to jednak mimo wszystko w naszych szkołach ta kultura błędu nadal pokutuje i to trwa. I myślę, że podczas tego webinaru spotkaliśmy się w takim gronie nauczycieli, którzy wiedzą, że błąd jest potrzebny, żeby dzieci się uczyły, a zwłaszcza dzieci w młodszym wieku szkolnym, które do pierwszej klasy przychodzą ciekawe, chętne, aktywne. Rozbudzona ta ciekawość została w przedszkolu. Mało jest dzieci takich zalęknionych i wystraszonych szkołą. Najczęściej przychodzą z taką dużą otwartością, z tą motywacją wewnętrzną na wysokim poziomie. Dlaczego? Czy rodzice się mogą bać matematyki? A jak najbardziej. Ja tutaj nawiążę do takiego ostatnio artykułu na Onecie, który pojawił się. Myślę, że te artykuły związane ze szkołą i z tym, jak rodzice szkołę widzą i jak widzą nauczycieli, to zwykle we wrześniu się pojawiają, najczęściej, bo we wrześniu rozpoczyna się szkoła. Więc taki artykuł się ostatnio pojawił, jak rodzice wypowiadali się na temat pracy domowej, którą dostali, że to było takie straszne, bardzo trudne, jak takie zadanie można dzieciom zadawać. Rodzice mieli wątpliwości, jak zrobić. Pewnie się ze sobą kontaktowali, dzwonili, w związku z tym, że teraz te media społecznościowe są bardzo rozbudowane, więc tam zaczęli pisać na różnych forach, dowiadywać się, jak dane zadanie rozwiązać. Nie wiem, z czego to wynikało, z tego lęku przed matematyką, czy z jakichś uprzedzeń, czy w związku z tym, że sami mieli złe skojarzenia ze szkołą i z nauczycielami, czy bali się, że dziecko pójdzie do szkoły z nieodrobioną pracą domową, ale ten lęk był i ta obawa też sporo krytyki. Ja w tych artykułach najczęściej to dostrzegłam taką krytykę nauczycielską nas, jak można w pierwszej klasie, w pierwszym tygodniu nauki już zadawać prace domowe. Z drugiej strony były komentarze, jak to rodzice nie potrafią takiego prostego zadania rozwiązać, które jest przeznaczone dla pierwszoklasistów. Więc zobaczcie, bardzo różne punkty widzenia, ale jednak lęk po każdej ze stron. A dlaczego boją się matematyki i czy boją się matematyki nauczyciele? Ja doświadczam takich sytuacji bardzo często. Nie ja osobiście, że ja się boję matematyki, ale widzę, jak, z jakim lękiem i z jakim takim bardziej, bym powiedziała, może uprzedzeniem to się wiąże w stosunku do nauczycieli, którzy chcieliby, ja to tak odczuwam, w poradnikach metodycznych chcieliby dokładnych rozwiązań do zadań. Czyli mogę powiedzieć, że ten lęk związany jest też częściowo z jakimś niskim poczuciem własnej wartości, taką niepewnością. Być może też wynika to jeszcze z tych doświadczeń szkolnych nauczycieli, bo my też kiedyś byliśmy uczniami. Więc widzę to i na forach nauczycielskich czytam i z koleżankami rozmawiam, że jednak chcieliby nauczyciele dostać zadanie dla dzieci z gotowym rozwiązaniem, żeby być pewnymi, że jednak dobrze będą potrafili jakby wypełnić swoją rolę podczas zajęć. Czyli jeżeli nawet rodzic przyjdzie i powie, że nie, to było źle zrobione, albo nie tak powinno być zrobione to zadanie, albo dlaczego tak, to nauczyciel powie, a nie, no tutaj ja się z panem nie zgadzam, czy z panią się nie zgadzam, bo tu w przewodniku mam właśnie taki, tak ja się tym sugerowałam, czyli taka troszkę tarcza obronna. Myślę, że to też po części wynika z tego, że coraz więcej rodziców ma taką odwagę przyjść i nawet zadać najprostsze pytanie, a my widzimy w tych rodzicach bardziej nie sprzymierzeńca, tylko kogoś, kto nas atakuje, boimy się tego. I to się też, myślę, łączy bardzo z tym lękiem przed matematyką, bo matematyka w takich naszych przekonaniach łatwa nie jest. Ja się bardzo cieszę, że jest ten kurs matematyka w klasach 1-3, właśnie zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W pierwszej edycji, kiedy byłam mentorką, sama bardzo wiele się nauczyłam. Na wiele sytuacji oczy mi się otworzyły, dlatego też bardzo polecam, ale nie będę uprzedzać, co tam w tym kursie będzie, chociaż troszkę będę nawiązywać, bo myślę, że Anita na końcu troszeczkę opowie. Ja słuchajcie, jestem z tego pokolenia, że ten podręcznik mi towarzyszył, arytmetyka w klasie drugiej. Zaczęłam szukać sobie, dlaczego. Najpierw byłam zaskoczona, bo ja tę książkę mam na pamiątkę, sobie zostawiłam, to jest zdjęcie tej mojej książki, tutaj mam ją nawet przed sobą. Popatrzyłam, pomyślałam sobie, arytmetyka, przecież my już teraz nie mamy, mamy matematykę, prawda? Na wszystkich ćwiczeniach
zeszytach ćwiczeń, w książkach jest podręcznik do matematyki, a my mieliśmy kiedyś arytmetykę, dział matematyki zajmujący się liczbami. Jak my, nauczyciele, jeszcze z tych dalszych pokoleń, ja jestem z tego dalekiego pokolenia, jak my tę matematykę rozumiemy? Bardziej jako sztukę, jako dział nauki związany z liczeniem. I wyobraźcie sobie, że nigdy tak nie myślałam, ale na tym kursie matematyka pierwsza klasa doskonale wybrzmiało, że matematyka to nie jest nauka o liczeniu, nie jest to przedmiot, na którym powinniśmy nauczyć dzieci liczyć biegle, po prostu działanie i myk już dziecko podaje wynik. Matematyka i nasze zajęcia powinny dążyć do tego, żeby dziecko nauczyło się myśleć, używać tego języka matematycznego też tak trochę po swojemu, ale żeby potrafiło myśleć matematycznie, rozwiązywać różnego rodzaju problemy. A wtedy co, zobaczcie, słupki były. Ja pamiętam, jak ja przepisywałam te słupki do zeszytu i 5 dodać 3, 3 dodać 5, 8 odjąć 3, 8 odjąć 5, już po prostu do znudzenia. No i tam były zwykle na stronie 2 czy 3 zadania jakieś. Tak wyglądała ta książka. Bardzo sobie wziąłam to do serca, to już było jakiś czas temu, że matematyka jest nauką myślenia. Matematyka jako przedmiot w szkole jest spotkaniem z rozwiązywaniem różnych problemów, które pokazują, jaki to jest piękny świat liczb i nie tylko. Myślenie jest wtedy, kiedy coś przeżywamy, czyli zobaczcie, znów blisko tego, jak uczy się mózg. Przeżywamy coś dobrego, coś ciekawego. Kiedy się bawimy, my mówimy o małych dzieciach, ale myślę, że szósta, siódma klasa też jak się bawi, więcej się nauczy, niż jak będzie się działa i te słupki liczyła żmudne. Kiedy działamy aktywnie, kiedy współpracujemy, wtedy, kiedy jest współpraca, jest rozmowa, jest komunikacja, podwójna korzyść. Kiedy pozwalamy uczniom eksperymentować, badać, mylić się, próbować i żadnego pomysłu nie krytykujemy, tylko podsuwamy, a zbadaj jeszcze raz, a spróbuj tak, a zobacz, czy to się sprawdzi, a porównaj z kolegą. Kiedy manipulujemy, czyli kiedy dzieci małe, w młodszym wieku szkolnym mają czym działać konkretnie, coś przelewać, dokładać, odejmować w zabawach, układać wzory, bawić się rytmami. Kiedy nie dajemy gotowych rozwiązań, nie podsuwamy gotowych rozwiązań. Ja tam wrócę, za moment będę rozmawiała z Wami o podstawie programowej i pokażę gotowe zapisy. Nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań, więc też nie powinno być gotowych rozwiązań w scenariuszach zajęć dla nauczycieli przygotowanych. Kiedy pozwalamy uczniom na swobodę wypowiedzi, kiedy nie krytykujemy, kiedy dziecko wie, że może popełnić błąd, ale również kiedy my pokazujemy, że sami czegoś nie wiemy albo w sposób aktorski udajemy, że czegoś nie wiemy, albo kiedy popełniły błąd zupełnie przypadkiem, bo też się tak zdarza i potrafimy z uśmiechem powiedzieć, o zobaczcie, jestem już zmęczona, też popełniłam błąd, ale dzięki, że to znaleźliście, jesteście naprawdę dociekliwi i pilnujecie tego matematycznego, klasowego porządku, super. Kiedy pozwalamy dzieciom nie tylko na zapisywanie działania matematycznego w kratkach od do, ale też pozwalamy narysować, manipulować konkretami, pozwalamy w różny sposób rozwiązać zadanie tekstowe. Kiedy są te rozmowy między dziećmi na tematy, takie troszkę sprzeczki też matematyczne, kiedy nie powielamy schematów, bo można w różny sposób zadania rozwiązać, nie uczymy schematami i kiedy wykorzystujemy sytuacje życiowe. Ja nie wiem, czy jak widzicie moją prezentację, to mnie też widzicie, bo ja to widzę tylko prezentację. Jak mi widzicie, to ja też mam taką dzisiaj sytuację życiową. Koszulkę mam zupełnie przypadkiem, ubrałam rybki, jedna w prawo, druga w lewo płynie. I wykorzystałam tę koszulkę na zajęciach matematycznych, kiedy w pierwszej klasie mamy teraz prawo-lewo, więc każdą sytuację, która się nadarzy, nawet nie wiem, z kanapnikiem, z piciem, no cokolwiek, co nam wpadnie w ręce, świetnie można wykorzystać do poznawania różnych i rozwiązywania różnych matematycznych problemów. W tym kursie matematyka w klasach 1-3 jest fantastyczny jeden moduł poświęcony podstawie programowej. Na pewno przyznacie, że tej podstawy programowej nie czytacie tak przed każdym rokiem szkolnym, jak się zaczyna, to sobie odświeżamy tę podstawę programową, czytamy sobie i tak dalej. Jeżeli to robimy, to najczęściej czytamy podstawę programową konkretnej edukacji, czyli na przykład edukację matematyczną, bo teraz akurat o tym rozmawiamy, wyciągam i sobie czytam, albo edukację polonistyczną przygotowuję
dla rodziców na początek roku szkolnego, kryteria wymagań, kryteria oceniania, więc tą podstawę programową w tej części takiej drobnej sobie przypominam. Ale rzadko kiedy sięgamy do tych pierwszych zapisów w ogóle podstawy programowej, do preambuły i do tych pierwszych zapisów, gdzie jest napisane i podkreślam tutaj to, warto do tego wracać i sobie uświadomić. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, matematyka, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Matematyka, kiedy pozwalamy dzieciom tłumaczyć coś, rozmawiać, wyciągać wnioski, próbować myśleć logicznie, bo takie zadania podsuwamy. Ma na celu ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. Czyli coś dalej nauczę się tego, to będą podstawy do umiejętności dalszych. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. Super, matematyka. Ja dzisiaj miałam, okazuje się, że tam dzieci liczą niektóre w wyższym zakresie. Absolutnie nie hamuje, mimo tego, że my jeszcze nie wprowadziliśmy jedynki, tak, w pierwszej klasie. Ale my tę jedynkę, nie musimy tej jedynki wprowadzać, bo dzieci znają jedynkę. My w pierwszej klasie uczymy pisać tę jedynkę właściwie, ale działań i takiego matematycznego myślenia i pomysłów matematycznych z jedynką, no nie będziemy tylko z jedynką wojować, troszkę pójdziemy dalej. Oczywiście po diagnozie uczniów zobaczymy, jakie mają możliwości. Ma na celu wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób uporządkowany zrozumieć świat. To jest matematyka. To jest podstawa, dlatego się mówi, że matematyka jest królową nauk. A teraz jest tam, są tam takie początkowe zapisy w podstawie programowej. Dziecko w zakresie rozwoju tam społecznego, a takiego i w zakresie poznawczego obszaru ma uczeń osiągnąć umiejętności rozumienia podstawowych pojęć. Zobaczcie, działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych. Kiedy tylko chce, najczęściej, najfajniej to wychodzi oczywiście na zakupach, tak? Jak nie potrafi policzyć do 10, na pieniądzach zawsze policzy. Wstępnej matematyzacji, ale zobaczcie, opis tych czynności słowami, obrazem i symbolem. My najczęściej używamy symbol, czyli te działania matematyczne, symboliczne jakby uchwycenie tego problemu, ale dzieci mogą również obrazem, czyli będą rysować, będą jakimiś ikonami przedstawiać problem matematyczny. Będą opowiadać, co się dzieje za pomocą słów między sobą, nauczycielowi, jeden drugiemu, jeden przy tablicy. Kolejne. Uczeń osiąga umiejętność stawiania pytań. My bardzo rzadko to robimy na matematyce. Najczęściej jest zadanie zamknięte, tak? Bardzo trudno jest, bardzo rzadko to robimy. Dlatego staramy się też w tym podręczniku, którego jestem współautorką, wymyśl pytania, pobawcie się w podobny sposób. Bardzo często takie zadania dajemy. To jest również rozwiązywanie problemów też matematycznych. Uczeń osiąga umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych, na przykład zadań tekstowych, ale też łamigłówek, zagadek i symboli. To już jest z tego pierwszego fragmentu, słuchajcie. Osiągnięcie w zakresie samokształcenia. Ja podkreśliłam tutaj, że uczeń wykorzystuje te umiejętności, ale również tworzy indywidualne strategie uczenia się, więc jak najrzadziej podajemy gotowe strategie, czekamy, aż dziecko, dopóki dziecko swojej strategii nie znajdzie, jak ma już problem, żeby znaleźć sposób liczenia dla siebie najbardziej optymalny i korzystny, to dopiero wtedy podsuwamy, spróbuj takim sposobem, spróbuj takim, ale dopóki dziecko jeszcze walczy i próbuje sobie znaleźć swój własny sposób liczenia, to nie wychodzimy i nie podajemy mu na tacy sposobu. Dlatego też w tych podręcznikach i też w tym kursie jest, że no, nie podajemy 7 sposobów na dodawanie od razu, nie podajemy 3 sposobów od razu. Zostawiamy to dziecku dopiero w jakimś tam czasie. Okazuje się, że kilku osobom tylko trzeba podsunąć pomysł, bo bywa tak, że na lekcji ci, którzy już swoją strategię znaleźli i pytamy, kto chce się podzielić, jak liczyłeś. Jak dzieci zaczną mówić, jak liczyły, to ja nieraz tym sposobem dziecięcym w życiu bym nie policzyła, ale jak dziecko podejdzie do tablicy i zacznie tym swoim dziecięcym językiem tłumaczyć, jak policzyło, to jestem święcie przekonana i mam takie doświadczenia, że z 5 tych, którzy jeszcze słabo liczyli,
ten jego sposób chwyci, bo odzywa się dziecko do dziecka. Warto z tego naprawdę korzystać. Takie zabawy matematyczne, które z dziećmi robiłam, nawet na temat czasu. Czy minuta to dużo? Jak dzieci się bawiły przez minutę albo przez minutę siedziały, miały okazję doświadczyć tego, czy ta minuta to jest rzeczywiście aż 60 sekund i czy to jest bardzo dużo, nawet jak odliczały. Okazuje się, że w zależności od tego, co robimy, taki fajny wniosek miały. To jest albo dużo, albo mało. Tak samo godzina, czy jest dużo, czy godzina to jest mało. Jak się bawię z kolegą, to jest mało, ale jak jestem u dentysty, to jest bardzo dużo. To się dłuży mi ten czas. Także warto takie rozmowy też prowadzić. Nie tylko uczyć, że godzina to tyle i wtedy przechodzimy do zadań obliczeń zegarowych. Warto zadawać takie pytania, które pobudzają myślenie dzieci, pobudzają do refleksji. Kolejna też taka matematyka w ruchu, zabawa, kiedy wychodzimy spoza ławek. Zobaczcie, do takiego uczenia matematyki w sposób aktywny i taki angażujący dzieci, to też potrzebujemy inną aranżację sali. Tutaj mam troszeczkę przestawione ławki zupełnie tak z tyłu, żeby więcej ten dzień był bardzo aktywny, dużo dzieci się ruszały. Mam dywan pod tablicą, nawet czasami jak komentuję wypowiedzi nauczycieli, posty gdzieś tam w mediach społecznościowych, to piszę, że dzieci siedzą na dywanie, kiedy są przed tablicą i dziwię się i też smuci mnie to, że na przykład dywan czy miejsce do siedzenia jest gdzieś z tyłu klasy, daleko od ekranu i dzieci nie mają możliwości popracować na tym ekranie tak, żeby usiąść blisko i mieć ten ekran przez moment przed sobą, potem ekran gasimy, dzieci siadają do ławek i już pracują samodzielnie. Tu jest taka zabawa, że dzieci, nie wiem, w rytm muzyki chyba biegały, czy w ogóle po prostu muzyka gasła i musiały znaleźć liczbę, która tam miała jakiś warunek. Na tych kartonikach były te liczby. O dziwo, tych liczb było tak dużo, że nie było walki o kartoniki. Takim też fajną zabawą matematyczną i warto pozwalać dzieciom na szukanie strategii, to są takie zabawy w szukanie prawidłowości. Tu jest fragment, który został przygotowany do naszego takiego projektu świątecznego i tam się pojawiały takie zabawy, dzieci bardzo je lubiły. Powiem szczerze, że ja teraz tutaj też o swoim lęku mogę powiedzieć, że ja się też częściowo bałam tych zadań, bo nie umiałam znaleźć swojej własnej strategii i bałam się troszkę ośmieszenia, bo jak dziecko będzie wiedziało na 45. miejscu, jaki jest obrazek, to ja jeszcze do tego nie dojdę, bo ja sobie nie zdążę tego policzyć, do momentu, kiedy dzieci nie zaczęły mi wyjaśniać, jakimi strategiami one sobie liczyły to 45. miejsce, jaki będzie obrazek i dopiero wtedy mi uświadomiły, że to jest rzeczywiście bardzo proste. Ale wystarczyło, że ja powiedziałam, słuchajcie, ja nie umiem tego zrobić, kto mi wytłumaczy? Ja potrzebuję sobie rysować te bałwanki. I dzieci zaczęły pokazywać, owszem, jedno dziecko rysowało dokładnie zajączek, bałwanek, buciki czy tam sowa, ale inne sobie już tylko symbolami. Jedne sobie pisało numerki, inne dziecko rysowało sobie już jakby ten jeden zbiór, który powielało kilkakrotnie. I jak zaczęliśmy rozmawiać, okazuje się, że dzieci same sobie strategie znalazły. Ja żadnej strategii dzieciom nie podsuwałam. Bardzo lubią dzieci te zadania. I jak widziałam, jak moja koleżanka, bo tu zadanie Beatka Skrzypiec wymyśliła, jak wymyśliła, jaki będzie obrazek na 133. miejscu, no to powiem wam, że usiadłam. Ale w trzeciej klasie dzieci sobie z tym poradziły. Jak od pierwszej klasy pracowaliśmy z takimi zabawami, tak jakby krok po kroku, czyli miały możliwość pracować od najłatwiejszych do najtrudniejszych według tej strategii. Ale zobaczcie, jak dzieci sobie tutaj radzą. Niektóre nie mają pomysłu, jak to robić. Nie wiedzą w ogóle, jak się za to zabrać. Nie miały wcześniejszych doświadczeń. Chciałyby rysować dokładnie bałwanki. Potem drugie powie, słuchaj, ale ile to trwa? A jak ty sobie napiszesz tylko literki i potem będziesz liczyć, to jest naprawdę szybciej. Co będzie dalej? O, tu jest, zobaczcie. Co znajduje się na 15 pozycji? No to jeszcze na 15 to ja byłam w stanie policzyć, ale na 122 pozycji to naprawdę szok. Których pierniczków będzie więcej, jeśli w szeregu będzie ich 51? To nie jest zadanie na 5 minut. Oczywiście, że nie. To jest zabawa na całą godzinę 45-minutową, jeżeli w takich jednostkach pracujecie. I naprawdę warto, to nie jest zmarnowany czas, warto poświęcać czas na takie zabawy. Mają prawo się bać takich zadań rodzice, którzy wcześniej z tymi zadaniami nie stykali się, tylko mieli takie zadania o arytmetykę, prawda? Ale nasze dzieci coraz więcej takich zadań mają w różnych łamigłówkach, w różnych czasopismach dziecięcych się pojawiają takie zadania, które wyzwalają w dzieciach te
pokłady ciekawości i dzieci sobie te strategie budują. To też jest rysunek, zobaczmy, w życiu bym nie wiedziała, co to jest. A tam były trójkąty, koła i prostokąty i kwadraty. I dzieci sobie tam liczyły tu, a potem się okazuje, że na podstawie tylko takich schematów absolutnie nie poprawiałam. Dziecko samo wiedziało, co ten rysunek przedstawia. Dziecko potrafiło podać właściwe rozwiązanie. Naprawdę podziwiam. Warto zatrzymać się nad takimi zadaniami i nie skupiać się tylko na liczeniu, że o, moje dzieci już biegle liczą w zakresie 10. Matematyka, jeszcze raz powtórzę zdanie z tego kursu, nie jest to nauka liczenia. Nie jest naszym celem, żeby dzieci biegle liczyły raz, dwa, trzy. Naszym celem jest, żeby myślały matematycznie, żeby potrafiły rozwiązać matematyczny problem w różny sposób. Tu jest fragment na zdjęciu moje dzieci teraz w tej klasie, w której obecnie pracuję. Sprawdzaliśmy, jakiego koloru oczu w naszej klasie jest najwięcej. Czy brązowego? Mam dziecko, które ma, dziewczynkę, która ma bursztynowe oczy. Przepiękne bursztynowe oczy. To ona, bo jest jedna z tymi bursztynowymi oczami. Są oczy brązowe, takie ciemne, niebieskie, bursztynowe i zielone. I zielone, słuchajcie, wygrały. Zielone były na równi z brązowymi. To naprawdę byłam zaskoczona. Bardzo dużo takiej statystyki, takich zabaw, gdzie dzieci mogą porównywać, przeliczać. Zobaczcie, no my będziemy tam za kilka dni jedynkę wprowadzać, a już tutaj ile jest liczenia, ile szacowania, ile myślenia, ile sprawdzania. Było takie zadanie też, ja w liczbach, czyli trzeba było podać, nie wiem, tam to chyba było dzień urodzenia swojego, czy tam 12, czy 13, no który to miesiąc w roku, to też dzieci miały kłopot. Ile zębów straciłem i żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, bo dziewczynka otworzyła buzię, a druga jej liczyła, ile tam ma ubytków po tych zębach mlecznych. To było naprawdę przezabawne, jak bardzo poważnie dzieci podeszły do tego zadania. Ona nie chciała pisać, że 7 zębów straciła. Ona chciała wiedzieć dokładnie, ile ma straconych zębów mlecznych i koleżanka jej w tym pomagała. Także naprawdę warto też do takich zadań sięgać. To są zadania nie tyle, gdzie dzieci rozwiązują jakiś problem, ale to są zadania już z takiego zakresu też trochę statystyki, a przede wszystkim wykraczamy poza zakres liczbowy. O to nam chodzi. Było, że tam, nie wiem, w klasie było 12 osób, które miały ciemne włosy, 13 osób, które miały jasne włosy, no to ile osób liczyła ta klasa? I dzieci w pierwszej klasie, gdzie jeszcze jeden nie było wprowadzone, takie to pojęcie, policzyły. Na pewno nie wszystkie sobie poradziły z takim liczeniem, ale duża grupa tak i mimo tego, że podręcznik jest jakby no, systematycznie prowadzony tak i ten zakres liczbowy się rozszerza, to pamiętajmy o tym, że są dzieci, które liczą w wyższym zakresie i my nie możemy podręcznikiem ich hamować. Mamy rozpoznać te dzieci i takie zadania dawać, żeby te dzieci w danym momencie też miały możliwość w dalszym ciągu się rozwijać i tę swoją wiedzę też budować. Sporo takich zadań się teraz pojawia. Ostatnio było sudoku właśnie, to też się zastanawialiśmy, czy czasem rodzice też gdzieś na mediach, w mediach społecznościowych nie opiszą, że co, czegóż te dzieci nie muszą rozwiązywać sudoku, ale jak się zacznie sudoku metodycznie prowadzać, wyjaśniać dzieciom, jaka jest zasada, to jest bardzo dużo logiki w tym sudoku, to dzieci kochają. Ja myślałam, że ja wystarczy, że rzucę tylko temat i to sudoku zrobimy na dwóch przykładach, w podręczniku są przykłady dwa i okej. Okay. Okazuje się, że dzieci tak pokochały sudoku, że ja codziennie muszę drukować im sudoku i rozwiązują i w parach i porównują i rozmawiają i wcale nie zależy mi na tym, żebym ja sprawdzała im to sudoku, czy już potrafią, czy nie, bo one w parach tak przeżywają i tak działają, że jedno drugiemu sprawdzi. Zresztą będę też wspominać od czasu do czasu, ocen nie stawiam. Cieszę się, jak dzieci samodzielnie podejmują różnego rodzaju wyzwania. Czy takie układanki klockowe, ile klocków, ile w której kolumnie, można na takiej kratownicy się pobawić, albo takie zagadki, gdzie są kolory klocków, trzeba się nie domyślić, tylko policzyć klocek, jaką ma wartość, który klocek ma jaką wartość. Tu już rodzice by na pewno, dzieci by sobie z tym poradziły, a rodzice co? By były jakieś tam funkcje pewnie zaraz, równania z niewiadomą, z klamerkami, telefon do kolegi, który na uniwersytecie gdzieś pracuje, matematyki uczy. A dzieci sobie poradzą z takim liczeniem prostym, nie mają innych doświadczeń z
całkami i z permutacjami, więc poradzą sobie znakomicie. Ale dla nas, dorosłych, wychowanych na takiej książce, to też było wyzwanie. I też mogę powiedzieć, że bałam się tych zadań, dopóki dzieci mi nie zaczęły tłumaczyć, że to się robi tak, tak i tak. Teraz jeszcze tak na świeżo do prawo-lewo, bo też znalazłam niedawno taki komentarz też w internecie, jak nie wiem też z czego to wynika, czy po prostu jest tak, że jak już się napatrzymy na te błędy, to nam się te błędy wydają, że to jest prawda, bo też tak bywa, jak sprawdzam dyktando, to już w końcu nie wiem, jak się brzoza pisze, jak już popatrzę na tę brzoza przez rzez kropką, bo było niedawno jedna nauczycielka pisała, że dzieci mają kłopot, jak jest szafka i gdzie jest prawa strona szafki, a jak jest chłopiec narysowany czy postać, to która strona to jest prawa, a która lewa, że to jest inaczej, że to jest trudne. Ale wystarczy się pobawić z dziećmi, stawiać dzieci na dywanie troje, postaw z prawej strony Kasi krzesełko, a z lewej strony, a jak rozpoznałaś lewą stronę Kasi, a jak rozpoznałaś prawą stronę swoją, a jak Kasia stanie do ciebie tyłem, a jak ja stanę do ciebie tyłem, albo te moje ryby na bluzce, która ryba płynie w prawo, a która ryba płynie w lewo. To też bardzo fajne zadania. I takich zadań też się nauczyciele boją, bo się dadzą wkręcić. A wystarczy pamiętać, że jeżeli to jest człowiek, to ten człowiek ma prawą rękę, tak? Łatwo jest rozpoznać. A jeżeli to jest szafka, to jest po prostu po prawej stronie szafki, po lewej stronie szafki. Więc zobaczcie, takie niby oczywiste rzeczy, ale mamy ten lęk, że jednak damy się wkręcić i rodzic przyjdzie z pretensjami, a my wyjdziemy na głupki, prawda? Mamy w sobie ten lęk. A wystarczyło powiedzieć, ojej, rzeczywiście pomyliłam się, przepraszam, też mogę się pomylić. I dzieci będą wiedziały, będą rozumiały, że każdy jest omylny, błąd też jest potrzebny. I super, że dzieci błąd zauważą. Znów wracam do tego, do takich zajęć z aktywnościami takimi typowo albo klasowymi, albo pozaklasowymi. Realizowaliśmy kiedyś taką książkę, czytałam dzieciom Fasola Eulalii i pomyślałam sobie, że jak będziemy hodować te fasole, to fajnie by było, gdyby dzieci mierzyły. Fasola bardzo szybko rośnie. Dzieci były w szoku, że tak szybko rosła. Też polecam zrobić taką zabawę z hiacyntem. Na wiosnę kupuję zawsze hiacynta, który ma dosłownie mały kiełek, tylko trzy jakieś listki z cebulki. Zaznaczam kropeczkę na tym listku i codziennie mierzymy. I wyobraźcie sobie, że przez noc on potrafi 2 czy 3 centymetry urosnąć ten liść. I dzieci zawsze wow, wielkie robią. A ta fasola to po prostu gna. Więc czy fasola może mierzyć 1 metr? Dla dzieci 1 metr abstrakcja, dopóki nie pokażemy centymetra krawieckiego, tak? Ile to jest ten metr? Ale czy fasola może mierzyć 1 metr? Najpierw się zastanawialiśmy. Dzieci mówią, nie, w życiu. 1 metr to jest bardzo dużo. Ona nigdy nie będzie miała 1 metr. Więc jak zaczęliśmy hodować i dzieci w domu hodowały, to powiedziałam, ciekawe, komu fasola urośnie najszybciej do 1 metra? I ta fasola przerosła 1 metr, ale ile było mierzenia, ile było emocji, ile było przeżyć, ile było ochów i achów, robienia zdjęć, wysyłania wiadomości mi na pocztę szkolną, że moja fasola już ma metr. A moja fasola dzisiaj nie miała metra, jak się obudziłam i rano mierzyłam, proszę Panią, to już miała więcej niż metr i nie zdążyłam na ten moment, kiedy miała metr. Bardzo polecam tę zabawę. Nawet poza tą książką. Natomiast ta książka mnie tak jakby zachęciła do tego, żeby takie matematyczne też działanie, oprócz tego, że takie treści przyrodnicze fajne i polonistyczne wystąpiły, żeby jeszcze tutaj fajnie matematyka wybrzmiała. Dzieci bardzo przeżywały, każde mierzyło znakomicie. Z takim mierzeniem jeszcze związane zajęcia, my mamy pod szkołą taką letnią klasę. Robiliśmy z palet, z jakiegoś projektu, jeden tata mi pomógł, zrobiliśmy taką letnią klasę. Nawet nam pan woźny, zobaczcie, na takim sznurze zaczepił tablicę. Na tej tablicy można też pisać i uczniowie z nauczycielami wychodzą tam na różne zajęcia. I na godzinę wychowawczą mamy te palety, takie poduchy do przykrycia. A tutaj wybraliśmy się, żeby zrobić pomiary, przeróżne pomiary. Ja przygotowałam kartę pracy do tego, żeby dzieci mogły mierzyć te palety, potem ile jedna paleta, jaką ma szerokość, jaką ma długość, a 5 palet, ile to będzie, a obwód tego wielkiego pnia, tego naszego wielkiego drzewa, bo to jest letnia klasa pod akacją. Ta akacja jest taka ogromna, cień daje piękny.
A potem jeszcze mogły mierzyć, co chciały, jakie inne jeszcze mogły znaleźć w tej letniej klasie pomiary, jakie mogłyby zrobić, więc mierzyły wysokość tego kwietnika, a potem porównywały te wielkości między sobą. Jeżeli się różniły te wielkości, to dlaczego się różniły? Czy były to pomiary zrobione dokładnie? Zobaczcie, jak sobie pięknie pomagają też. Każdy miał swoją kartę indywidualną do wypełniania, ale mogły pracować w parach, w czwórkach, jak sobie tam chciały, o co najbardziej, na czym mi zależało. Na tym, żeby ze sobą rozmawiały, żeby te rozmowy były w temacie, żeby mierzyły, porównywały, żeby dyskutowały i jeżeli znajdą błąd u siebie, to żeby sobie pomogły ten błąd znaleźć i go poprawić. I to się udawało, ale to jest praca na 3 lata. To są uczniowie klasy trzeciej. Kiedy zaczynałam od klasy pierwszej, no to się zdarzało, że jak dziecko popełniło błąd, to inne się śmiało. Więc dużo bardzo pracy wychowawczej, żeby w klasie trzeciej dotrwać do takiej chwili, do takiego momentu, kiedy dzieci będą się nawzajem wspierać i sobie pomagać, i sobie tłumaczyć, i być dla siebie wsparciem. Ale bardzo warto. Teraz są w klasie czwartej i naprawdę zbieram same takie pozytywne komentarze od koleżanek nauczycielek. Teraz troszeczkę w tym naszym programie Matematyka dla klas 1-3 jest też jeden moduł na temat gier. Słuchajcie, jest tam taki fragment, że nauczycielki mogą się dzielić pomysłami na gry i są propozycje gier oczywiście i materiały są przygotowane dla nauczycielek, które mogą spróbować konkretnych gier w klasie i potem się podzielić refleksjami, jak te gry w klasie się sprawdziły, czy może dokonały jakichś modyfikacji, czy może ta gra się nie sprawdziła, a jeżeli się nie sprawdziła, to dlaczego? Ja z radością czytam takie refleksje, bo świadczy to o tym, że nauczycielki, bo w większości to nauczycielki były, że naprawdę myślą nad tym, dlaczego daną grę wprowadzają i jaki cel chcą osiągnąć i że to są bardzo fajne refleksje. Nawet jeżeli się coś nie uda, to potrafią wysnuć fajne wnioski. Bardzo sobie to cenię. Najprostsza gra teraz w klasie pierwszej, z którą się bawiłam, to była mucha, prawo, lewo, góra, dół. I w podręczniku jest, że pobaw się z kolegą, z koleżanką. Wiecie, że niektóre dzieci w mojej klasie, myślę, że macie podobne doświadczenia, nie mają jeszcze takiego utrwalenia schematu własnego ciała oraz prawo, lewo w przestrzeni. I niektóre, jak sobie robiłam taką diagnozę, obserwację na właśnie prawo, lewo, czy dzieci rozpoznają te kierunki, to sobie wyłapałam kilka osób, które miały z tym problem i jak się bawiły w parach, to się bacznie tym parom przyglądałam, właśnie tym dwójkom, które, gdzie było dziecko, które miało kłopot i wiecie, jak sobie fajnie na tej muszce wytrenowały, to prawo, lewo, naprawdę byłam zachwycona, a przede wszystkim bawiły się no, z wypiekami na twarzy. Także taka zwykła, prosta zabawa. Można się bawić najpierw otwierając tę grę na tablicy, a później można też przygotować takie plansze. To wcale nie musi być mucha, może być żaba, może być cokolwiek. Dzieci stawiały pionek, u mnie gumka do ścierania to był pionek i po tej planszy się poruszały, przesuwały. Świetna, naprawdę świetna zabawa. O grach w tym module będzie też troszeczkę o grach, które proponuje Mirosław Dąbrowski w swoich książkach. Znakomite gry matematyczne, nawet takie najprostsze ze zwykłymi liczbami, potem też gry matematyczne i gry z kostkami. Ja bardzo sobie cenię gry, które projektują sami uczniowie. Wystarczy im przygotować szablon, bo wiem z doświadczenia, że dużo czasu zabiera dzieciom przygotowanie takiego węża, na przykład pociętego na kawałki, albo ten wąż jest jakiś za chudy, za cienki, albo za dużo ma tych pól, więc ja przygotowuję taki gotowy i w tym wężu, czy w tym szaliku, jak dzieci mówią, dzieci projektują zadania. Mogą to być zadania takie quizowe, mogą być działania matematyczne, jak tabliczka mnożenia, to tabliczka mnożenia, ale najfajniej im wychodzi wymyślanie takich pułapek, czyli na przykład jak staniesz na tym polu, to co trzeba zrobić? Mają wielką frajdę, potem grają w tę grę, sprawdzają, czy ta gra się sprawdza, czy rzeczywiście chciały, żeby ta gra tak wyglądała i potem się wymieniają tymi grami, w grupach grają. Uwielbiam to. Naprawdę, nie tylko na gry matematyczne, na innych edukacjach tak samo, czy gra o lesie, jak poznawaliśmy, piętra lasu, rośliny, zwierzęta leśne,
i przygotowywałam im obrazki, które mogli wykorzystać, no ale matematyczne to chyba najszybciej można zrobić, czy gry z kostkami matematycznymi, bardzo polecam i też uważam, że absolutnie nie żal czasu na właśnie takie gry. Najprostsze gry też to są takie gry tablicowe, gdzie można napisać liczby, dać dzieciom łapki takie do łapania much, do powiem, do machania, nie do zabijania, albo do płoszenia much, o. I wystarczy różne komentarze. Liczby parzyste, no i mają klepnąć liczby parzyste. Można podać działanie matematyczne, a wynik mają trzepnąć tą łapką. Emocji jest naprawdę cała masa. Ja też wykorzystuję takie dzwonki, jak są w hotelach, takie naciskamy taki dzwonek, to mam dwa takie dzwonki, stawiam na podłodze, dwa rzędy szybciutko się tworzą. W pierwszej klasie jeszcze tego nie robiłam, ale w trzeciej bardzo często w różnych, jak liczyliśmy już tam matematykę, tą tabliczkę mnożenia doskonaliliśmy, to siadały dzieci w dwóch rzędach, same się dzieliły, albo dzieliłam losowo, korzystając z patyczków naszych takich okejowych. Dzieci siadały, ja mówiłam działanie, albo losowałam z koperty działanie, pokazywałam, albo mówiłam i kto pierwszy nacisnął ten dzwonek, to miał szansę powiedzieć wynik. I ach, emocji naprawdę masa. Mało tego, te dzieci, które siedzą z tyłu, bardzo zdyscyplinowane, żeby gra szła sprawnie, żeby każdy mógł do tego dzwonka i trzepnąć ten dzwonek, żeby mógł, wszystkim zależało. Także patrzę na zegarek, żeby naprawdę się zdążyć w czasie. O wszystkim na pewno nie powiem, ale w tym kursie Matematyka pierwsza klasa, tam będzie jeszcze więcej na temat matematyki w klasach młodszych. Niezwykle ważne też, żeby dawać dzieciom zadania o wielu rozwiązaniach. Nie o jednym i o nie takim schematycznym, ale zadania o wielu możliwych rozwiązaniach, żeby dzieci mogły kombinować, żeby mogły próbować, żeby mogły rysować, porównywać, rozmawiać, żeby wiedziały, że nie jest tylko jeden sposób rozwiązania, że są różne propozycje. Mogą to być zadania o pieniądzach, ale mogą to być zadania takie kombinowane, że trzeba metodą prób i błędów dojść do tego, można i działaniem, no to różne sposoby, absolutnie każdy jest sposób dowolny, każdy sposób jest dobry, liczy się po prostu zaangażowanie dziecka i to trzeba docenić. I tu jeszcze raz powtórzę, że przy zadaniach o wielu rozwiązaniach nie ma możliwości podać wszystkich rozwiązań w przewodniku metodycznym, w scenariuszach zajęć. Trzeba tutaj zawierzyć dzieciom i sobie, po prostu. Te zadania o wielu rozwiązaniach, ale zadania również o nadmiarze danych, zadania, w których są jakieś braki, w niedomiarze danych, w niedoborze danych, w błędnych pytaniach, one też są niezwykle ważne, bo pokazują dzieciom, w jaki sposób trzeba analizować te treści matematyczne, w jaki sposób trzeba dochodzić i szukać tych różnic, błędów, jak je poprawić, co się da rozwiązać, czy w ogóle mamy chęć rozwiązać to zadanie, jak poprawić, żeby się dało rozwiązać. I fajnie takie zadania też jest pozwolić dzieciom tworzyć, żeby mogły do takiego banku zadań przygotować kilkanaście zadań. W trzeciej klasie będzie to już znakomite, do jakiegoś kartonika i dzieci losują, wtedy rozwiązują. I jaka jest radość, jak moje właśnie zadanie zostanie wylosowane do rozwiązania przez innych uczniów. Ja chciałam powiedzieć o trzech inspiracjach, z których dwóch jestem współautorką razem z koleżankami, Kostki na matmie oraz Zamiast kserówki. Zamiast kserówki bardzo dawno temu powstała ta strona, są tam różne zabawy, nie tylko matematyczne. Chodziło nam głównie o to, nam autorkom, żeby odejść od kserowania kartek, wiecznie dawania kart pracy, tylko żeby było więcej zabaw. Nawet jeżeli są to kserowane zabawy, to żeby w tych zabawach brało udział po kilka osób, nie tylko żeby jedno dziecko zamknięte na tą kartką ślęczało. Warto tam zajrzeć, jest tam bardzo dużo fajnych pomysłów. Myślę, że dzięki temu, że dzisiaj o tym mówię, to tam troszkę odświeżymy i wpadną nowe pomysły. Ta druga strona, Kostki na matmie, to tam chyba wymyślałyśmy zadań z kostkami, takimi wiecie, kostkami do gry, aż chyba do szóstej klasy różnych zabaw jest tam masa. Warto z tego czerpać też, tam są gotowe pomysły, gotowe zadania. No i coś, co mi bardzo mocno też pomogło w zmianie myślenia o matematyce, to był projekt, w którym brałam udział bardzo dawno temu, piktografia.pl i ta strona jeszcze działa, mimo tego, że projekt już jest dawno zamknięty, to warto tam zaglądać. Kto jeszcze nie zna tej strony, to zachęcam bardzo mocno. Tam są scenariusze, tam są propozycje ciekawych zadań,
ciekawych gier i takich różnych materiałów, które na pewno się do pracy przydadzą. Kontakt do mnie tutaj widzicie. Jeszcze raz zdjęcie moich pierwszaków, którzy coraz chętniej, coraz odważniej w ten świat matematyczny wkraczają. Do tej pory nie udało mi się jeszcze wprowadzić żadnej litery, bo cały czas działamy aktywnie i ja niezwykle się cieszę, że widzę już przez te kilka dni, przez kilkanaście dni, przez które razem wędrujemy, że są coraz bardziej otwarte, coraz bardziej śmiałe, zadają fajne pytania, chętnie uczestniczą w wszystkich zabawach. Czasami jest hałas, szum, ale zobaczcie, tyle dni pracuję, a jeszcze nie mam chrypki, więc uważam to za swój ogromny, ogromny sukces. Ja dziękuję, wyłączam teraz udostępnianie. Tak, dziękuję. I szybciutko tu klikam, zatrzymaj udostępnianie i Anicie oddaję głos, bo patrzę na zegarek, że będzie czas się rozstawać. Dzięki. Tak, dziękuję serdecznie. Cudnie to zabrzmiało na koniec. Mamy 21 września, jeszcze nie mam chrypki, ale jest głośno, jest wesoło i dzięki. Myślę, że nauczycielki wiedzą, o czym mówię, i nauczyciele. Ja wiem doskonale. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś takie konkretne pytania, bo widziałam pytanie też na Facebooku, a propos, gdzie można znaleźć materiały Pani Skóry. Tak, rozumiem, że tam gdzieś w kursie te materiały też się, na tych materiałach też się wzorowaliście i też one się pojawiają w kursie. Czy tutaj masz... Które materiały? Pani Skóry, bo powoływałaś się na te materiały do profesora Dąbrowskiego i Skóry. Tak, na pewno pana Mirosława Dąbrowskiego są fragmenty, przykłady zadań, także śmiało można tam sobie korzystać. Są też podane linki do stron. Ja też korzystam z tych zasobów, także warto. Dobrze, to ja jeszcze tutaj na koniec pokażę trochę o tym kursie, bo też część z Państwa dochodziła w trakcie, pojawiało się coraz więcej osób na Facebooku, więc tym tytułem wstępu dlatego pominęłam, a trochę nawiązywałaś jednak do tego kursu Matematyka w klasach 1-3, który polecamy w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej w naszym programie Szkoła Ucząca się. I sama mówisz, tak, że wykorzystałaś, że te gotowe karty pracy, ćwiczenia, przykłady, właśnie te niestandardowe zadania tekstowe, których w podręczniku nie ma, nie trudne, ale takie, które gdzieś tam właśnie uczą tego myślenia, dokładnie. One są gotowe, są do druku, więc są w tym kursie dla Państwa dostępne. To, co ważne, autorkami kursu są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i to jest chyba też jeden z takich zasobów, że to nie są właśnie gdzieś tam ad hoc z góry propozycje tylko ekspertów, czy właśnie, nie wiem, wykładowców, tylko praktyczek, osób, które na co dzień naprawdę właśnie wiedzą, o czym mówisz, mówiąc, że nie masz jeszcze chrypki 21 września, to jest po prostu urocze. Więc dokładnie znają te potrzeby właśnie tych materiałów, tych kart, tego na przykład, jak tutaj opowiadałaś Julu, o grach matematycznych, że są jakby takie gotowe, dostępne na rynku, które można wykorzystać gdzieś i kupić w ramach materiałów do pracy. Natomiast też można zrobić gry, robić gry w klasie, robić z dziećmi, łącząc wtedy znowu różne inne edukacyjne przestrzenie. Więc to wszystko w kursie jest. Eksperymenty geometryczne. Tutaj taki ukłon w stronę tej geometrii, która gdzieś tam jest trochę traktowana po macoszemu, a jednak jest bardzo konkretna i dzieci się tam bardzo odnajdują po takim wyjściu, nie wiem, z przedszkola czy zerówki, gdzie pracowało się na klockach. Wejście w świat nawet tych figur przestrzennych jest po prostu naturalny, a on w programie jest gdzieś tam, tak? Bokiem bardziej płaska geometria. Dokładnie, więc tutaj te ćwiczenia czy z lusterkami, czy z osią symetrii, takie, które się wykonuje w formie zabaw, aktywności też ruchowych z dziećmi, no to zdecydowanie tam wszystko jest. W kursie mamy cudowne mentorki, tutaj no nie trzeba przedstawiać. Jest Jola mentorką w kursie, Beata Skrzypiec, Wiesława Mitulska, więc myślę, że nazwiska po prostu gwiazdorskie nie trzeba tutaj przedstawiać. Dzielą się doświadczeniem, wspierają w takim procesie inspiracjami, codziennymi swoimi
z pracy, z codziennej, dzielą się doświadczeniem. Myślę, że w dwie strony to działa, tak? I ty też, Jelu, wspominałaś, że jak byłaś mentorką, to bardzo dużo wyniosłaś i jak zobaczyłaś z tego kursu. Więc jest to tak naprawdę nauka w dwie strony. Bardzo ten kurs polecamy. Za chwilkę wrzucę też na czat jeszcze ten link do kursu, do strony, gdzie można się na niego zapisać. Było pytanie z Facebooka też, czy jest to kurs płatny. Tak, ale tak jak wspominałam na początku, wszystkie kursy można finansować z tego budżetu szkolnego i tutaj po prostu zwrócić się do dyrekcji z prośbą o sfinansowanie. Większość tych kursów w naszej Nauczycielskiej Akademii Internetowej właśnie w taki sposób jest finansowana. Tym bardziej, że tak jak właśnie mówiłam na początku, dla tych, którzy doszli później, te kursy są różne, ma różne tematy i ocenianiu kształtującym, i motywacji, i właśnie teraz ten o samorządzie, i o okej zeszycie. Dlatego można naprawdę, każdy nauczyciel może znaleźć coś dla siebie i w takim procesie po prostu w towarzystwie mentora jakby uczyć się w dowolnym miejscu, czasie, tak jak jest wygodnie, gdzieś tam realizując w praktyce te zadania. Więc tu za chwilę już na czat wrzucam jeszcze linki, a kończąc już całkowicie tutaj nasze dzisiejsze cudowne spotkanie, bardzo dziękując za Waszą obecność o takiej porze i po pracy. Chcę tylko przypomnieć o tym właśnie dbaniu o siebie i o tym dobrostanie nauczycielskim i my w ramach takiego dbania i pamiętania o wszystkich nauczycielach i nauczycielkach zapraszamy na konferencję Dzień dla Nauczyciela. To jest już kolejna edycja, która właśnie będzie 14 października w sobotę pod takim hasłem Wzmocnij swój głos dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek niezależnie od poziomu nauczania i przedmiotu. No muszę powiedzieć, że konferencja jest hybrydowa. Stacjonarnie no, wydarzyło się tak, że tych biletów już nie ma, to znaczy rozeszły się dosyć szybko. Też mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc, ale faktycznie na tą stacjonarną już nie można się zapisać. Natomiast online to jest bardzo ciekawe rozwiązanie właśnie, bo nie musimy dojeżdżać nocą, jeżeli jesteśmy z daleka, a dostęp do tych nagrań też będą mieli Państwo dłużej, więc bardzo, bardzo zachęcam. To jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowi prelegenci w takiej formie TEDxowej, więc na pewno coś, na czym warto być także w online. I tutaj już zatrzymam, żeby, tak jak powiedziałam, wrzucić wszystko, co obiecałam na czat. Jeżeli jeszcze jest jakieś pytanie bardzo niecierpiące tutaj odpowiedzi Joli, to myślę, że taką minutkę możemy zobaczyć, jeżeli coś się pojawi, to faktycznie ja tutaj odpowiem. Znaczy Jola odpowie, tak, bo ja to mogę może nie bardzo tutaj znać odpowiedź, ale jeżeli coś do jakichś konkretnych metod, inspiracji, czy właśnie tytułów, do których tutaj Jolu się odnosiłaś, to może coś jeszcze się pojawi na czacie, to tą ostatnią minutkę. To ty wklejaj. Tutaj ja jeszcze tylko powiem, że z pewnością, tak myślę, przez lata doświadczeń, że dzieci chętniej pracują i chętniej podejmują wszelkiego rodzaju aktywność, jak nie boją się oceniania. Czyli jednak te oceny trzeba gdzieś odłożyć na bok. Ja zastanawiałam się, bo kilkanaście lat już nie oceniam, ale zawsze z tyłu głowy mam, że jednak dzieci przychodzą z przedszkola do klasy pierwszej i jednak literki znają, bez oceniania w przedszkolu się były w stanie nauczyć, więc nie ma chyba najmniejszego sensu, żebym ja oceniała w klasie pierwszej, skoro one właściwie nie znają tych ocen, to po co ja mam sobie jeszcze dodatkowo dokładać pracy i przygotowywać dokładne kryteria na każdy stopień. Mam ogromną radość z pracy bez ocen, czuję się wolna, swobodna, dzieciom to też te oceny do niczego nie są potrzebne, im wystarczy uśmiech nauczyciela, jakaś informacja zwrotna, która je wspiera i rozwija. Także zachęcam do odejścia od oceniania i do przearanżowania klasy, do pozwolenia dzieciom pracować w czwórkach, w parach i jak najwięcej w ruchu na dywanie. Tak, i tutaj nawet też padło gdzieś dokładnie to na czacie, że więcej pracują w parach i chętniej, jak są właśnie takie aktywności i faktycznie jak no nie ma tych ocen, jest bardziej taka atmosfera jednak tej nauki w formie zabawy. No nie znają, tutaj pisze Marta, pisze, że nie zawsze znają. Zgadza się, no też mam takie dzieci, które nie zawsze znają, ale mają ogromną motywację, żeby poznawać, bo widzą, że inne dzieci też znają, a ja nie robię z tego problemu, że ktoś czegoś jeszcze nie potrafi. Jeszcze nie potrafi, będzie umiał.
Tak, i na koniec zostawiam Państwa z kontaktem do Eweliny Gorczycy, która jest koordynatorką naszej Nauczycielskiej Akademii Internetowej, jednocześnie autorką kursu matematyka, współautorką kursu matematyka w klasach 1-3. Można pisać na najmaopaca.org.pl w sprawach tego kursu, w sprawach innych kursów, rabatów i takiego też może zapytania, jak to zrobić, żeby nam tutaj szkoła te kursy sfinansowała. To zachęcam do kontaktu. Pojawiło się też tutaj na czacie pytanie o zaświadczenie. Jeżeli Państwo są tutaj na Zoomie i faktycznie rejestrowaliście się poprzez nasz formularz zapisów, to tam w ciągu 48 godzin to zaświadczenie do pobrania się pojawi. Jeżeli oglądają nas Państwo na Facebooku, a mają chęć na takie zaświadczenie, to proszę pisać na najmaopaca.org.pl i ja podam tutaj link już bezpośrednio, żeby sobie takie zaświadczenie pobrać. Bardzo dziękuję za dziś, za ten wspólny wieczór. Dziękuję Ci, Jolu, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło. Mi również. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy owocnej pracy matematycznej i porzucenia wszelkich lęków. Jak nie kiedyś, to teraz może będzie ten czas, żeby właśnie spróbować, żeby dzieci też, no właśnie, nauczyły się myśleć. To było dla mnie dzisiaj chyba taka rzecz, z którą naprawdę wychodzę, że ta matematyka to nie jest o liczeniu, tylko o myśleniu. To ze mną zostaje, to zabieram. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru i dobranoc Państwu.